Halo, cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam was w takim króciutkim filmie, bo tak jak sami możecie tutaj zobaczyć za mną mój pierwszy filmik z Isaaca, który wrzuciłem. Pierwszy filmik jako Ryfek wrzuciłem dokładnie 6 lat temu, 22 lipca 2015 roku. Nie wiem, dlaczego niektórzy z was to cały czas oglądają, nawet pisałem o tym. Masakra, straszne były te pierwsze filmy. Ale tak sobie przeglądałem rzeczywiście ten kanał mój i kurde, ile czasu to już minęło od tych pierwszych odcinków z Isaaca. 6 lat już nagrywam na YouTubie jako Ryfek. Co ciekawe, nie nagrywam na YouTubie 6 lat jako Ryfek. Boże, 6 lat jako Ryfek. Wrzucałem kiedyś te wcześniejsze filmy. Jeszcze zanim byłem Ryfkiem, kanał mam od kiedy? Od 20 lutego 2010 roku, więc starałem się kiedyś jeszcze być youtuberem, rzucałem filmiki z Metina, rzucałem filmiki z Don't Starve, jak wychodził jeszcze był w becie, to było, nie wiem, jakiś 13 rok, coś takiego, ale wszystkie usuwałem, bo chciałem już wszystko zacząć od Isaaca. Co się przez te 6 lat stało? Mam 79 tysięcy subów. Moje filmy były wyświetlone 40 milionów razy. Oglądano mnie przez 10,5 miliona godzin. Jestem po prostu w szoku nadal dzisiaj, gdy o tym wszystkim myślę. Nagle kupiłem sobie samochód, mam narzeczoną, dorosłem, byłem na studiach. Nie, to już skończyłem. Masakra, masakra, po prostu ile się zmieniło przez te 6 lat. Ja, kochani, wam bardzo chciałbym tylko podziękować za te 6 lat wspólnej przygody na YouTubie. Mam nadzieję, że będę nagrywał minimum kolejne 6 lat, że będziecie nadal mnie oglądali. Nie wiem, czy kolejne 6 lat będzie codziennie Isaac, ale kto wie, może będzie codziennie Isaac, ale ile jeszcze mieliśmy fajnych tutaj w ogóle gier oprócz Isaaca, które z chęcią wam też również polecam. Oczywiście ten Discordowy Rimworld. O Jezu, może wam puszczę kawałek. No dobra, nie wiem. Puśćcie sobie Discordowy Rimworld, odcinek numer 9. Mała stabilizacja. On jest straszny. Naprawdę. Ale naprawdę, tyle fajnych serii. Oprócz oczywiście Isaaca, te Rimworld, Risk of Rain, Terraria, Ori, Hollow Knight, jedna z moich ulubionych serii, jaką kiedykolwiek prowadziłem. Papers, Please, Prison Architect, Enter the Gungeon, Darkest Dungeon. Giants Obywatel Kabul to różne jakieś stare moje gry. Naprawdę, nie wiem po prostu co powiedzieć. Oprócz tego dziękuję za te 6 lat, kochani. I tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będę nagrywał tylko dłużej i będziecie nadal chcieli mnie oglądać. Ja wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.